Cześć, dzisiaj mały test nowego moda do Stardew Valley, który nazywa się Stardew Roguelike. No i jak nazwa wskazuje, jest to po prostu zmienienie Stardew w Roguelike. Mamy tutaj Mistera Key, który wyśle nas na pokonanie 8 bossów. Pod F możemy sobie sprawdzać perki. Nie mogę tego rozwalić. Ok, idziemy. Tu mamy sklep. Mamy tutaj różne bronie. Ja sobie na początek zawsze biorę ten sztylet i ten miecz. Nie wiem, czy te miecze później się do czegoś przydają. Pewnie mnie zagłusza ta muzyka. Dobra. To idziemy dalej. Ja to lubię na początek tym sztyletem, jak jest pojedynczy przeciwnicy. Tylko trzeba trafiać. Chciałbym jak najmniej życia stracić. No i oczywiście od razu tracę. Dobra. Tu sobie weźmiemy ten topaz. Kamulce. Tutaj slimik. No i tu jak w każdym roguelike'u trzeba, znaczy w każdym, w większości trzeba pokonać wszystkich przeciwników, żeby móc zejść dalej. Tak jakby. Dobra, jeszcze jeden slimik. Ok, jest zejście na dół. Jeszcze rozwalę ten kamień. Dobra, mamy trochę slajmów. To na spokojnie, po kolei. No i wlazłem prosto w niego. Dobra. Ten gold ore, który z nich wypada, później można sprzedać w sklepie za pieniądze. Dobra. Czarowak tam. Okej. Jeszcze coś tu jest? Nie widzę. Idę dalej. Okej. Taki chyba mini boss trochę. Już raz z nim walczyłem. I cały trik w tej walce polega na tym, że ten niebieski pocisk trzeba odbić w jego stronę. I on tu właśnie będzie trochę mi pole manewru zmniejszał co jakiś czas. Okej. Nieźle. Teraz chyba tak schowa mi tutaj. Zablokuje. Okej. Okay. Nice. Najgorsze jest jak te kamienie wybuchają za wyszliwie. Właśnie. Kurde, nie mogę zaatakować z jakiegoś powodu. Zjem sobie może te jajko, tak na wszelki wypadek. Okej. Okej, teraz właśnie będzie problematycznie. Jeszcze muszę go 2 czy 3 razy trafić z tych kulek. O, to jest najgorsze.
Prismatic Shard w nagrodę. Chyba ostatni raz jak go pokonałem, to... Oj, kolejny boss. Ten już taki... Ten jest zawsze. Może by jakbym trafiał. Tak. No to nie był dobry początek tej walki. Bardzo zły nawet bym powiedział. Pozbyłem, ale straciłem też życie. Dobra. Niech się rozdzielają. Nie trafiłem. Próbuję też trochę się tych małych pozbyć przy okazji. Było ich strasznie dużo. Czasami się uda tym atakiem tak 2-3 złapać, jak się dobrze ustawią. Nie wiem, czy powinien to mówić, ale chciałbym jak najmniej życia tu stracić. No i oczywiście mnie dopadli. Nie. Dobra, jem ostatnie jajko. O kurde, to był błąd. No kurde, kiedy przestanie ten slime działać na mnie? Ej no, bez przesady, no. Cały czas mi... Ach tam. Cały czas mnie slimowali, no. Bez końca to robili. Nie, no to nie może tak być. Jeszcze raz. Nie lubię bardzo tej walki. Następny boss z kościotrupem mi się bardziej podoba. Dobra, od początku idziemy na tego. To wiemy, czego się spodziewać. Ajaj, nie trafiłem. Teraz da tutaj linię. Dobra. Jeszcze chyba 3 razy trzeba wytrafić. Jeszcze raz chyba. O, myślałem, że może będzie się bez tego. Okej, ale udało się bez żadnych obrażeń to zrobić, także fajnie. I Prismatic Shard klasycznie. Okej. Z pierwszym slime'em już obrażenia dostałem. Okej. Dobra, jeszcze raz. Dobra, czy są tu jakieś...
Nie ma nic. Dobra, to idę do drabinki. Pełno robaków. Za blisko podszedłem. Ach. Dobra, ustawię się tak, żeby wszystkie mi tu podlatywały. A one same polecą, jak będą chciały. Jeszcze tutaj. A, jeszcze niżej są też. No. Jeszcze tu grupka. Dobra. Chodź tu jeszcze raz. Okej. I teraz tych trzech. Jeden padł. Nice. Nie wiem, czy z tych traw coś wypada, ale wolę sprawdzić. Zawsze. Dobra. Dobra, pierwsze jajko. Ach, znowu się zaczyna. Tym razem przynajmniej już nie udało im się tak ten ciągiem mnie zajmować. Zjem jeszcze jedno jajko. Jaki mam ten, kim mam ten? Nie może się chyba zatrzymał. Aj, nie, nie, nie. Odwalcie się, no. Już kurde, ile będę zeslajmowany, no. O, jeszcze ten z ekranu wyskoczył, nice. Dobra. No, znowu się chowa tam będę. Nie chowaj się. Dobra. Za szybko. A potem nie trafiłem. Dobra. No kurde. Dobra. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze mały wypuścił. Aj, tam. Jeszcze gdzieś tu był. Okej. Dobra, proszę jakiś dobry perk.
Dobra, jedzenie więcej leczy. O, Prismatic Sword 2000, nice, 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 nice. Co my tu mamy? Dobra, kupię sobie te buty chyba. Okej. Co my tu mamy? Shadow Dagger. 10-20 damage. Ten Trident ma więcej. Dobra, to kupuję to i to. I jedzenie. Ile mogę? Okej. Dobra. Teraz tak. Buty zakładamy. A tutaj nie zauważyłem, że to zmniejsza speed, ale dobra. Niech będzie. Jedne jajko wjeżdża. Dobra. Szybki początek. Te slajmy, jak ja was nie lubię. No muszę zjeść, bo co? Wpadłem do tego slajma tam. O kurde, ale was dużo. Dobra, jeszcze slime. Nie trafiłem. Na szczęście on też. Okej. Zbieramy bogactwa. W sumie kończy mi się miejsce. Pozbędę się tych mieczy niepotrzebnych. Aha, trzeba przejąć. What? Okej. Dobra, rozumiem. Taki battlefield trochę. Podbój. O kurde, tego to nie znałem. Okej. Jeszcze. Tereny trzeba przejąć. Czy tędy mogę przejść? Tak. O. Oj, oj, oj. Ajajaj. Muszę się uleczyć szybko. Dobra. Dobra. Dobra.
Zablokowałem się na czymś. Ja? Co, jeszcze ten typek mógłby tu podlecieć. Jeszcze nie koniec. Tam, a, dobra, co byłem wcześniej. Zablokowałem się. Dobra, muszę się leczyć. Nie trafiłem. Ejej. Dobra. Źle, jest źle, jest źle. Bardzo źle. Nie trafiłem jeszcze. Odwal się. I padłem. Ach. No nie udało się. No nie pierwszy raz miałem taki poziom. No niestety tym razem nie udało mi się do bossa następnego dojść. No ale myślę, że to pokazuje mniej więcej jak ten mod wygląda. Tak jak roguelite, trzeba trochę w niego pograć. Tak jak każdy roguelite, żeby trochę go ogarnąć. Jak coś, to linka do moda dam gdzieś tam w opisie. I do zobaczenia kiedy indziej.